Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 38. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia w dniu 22 grudnia. Jest to dzień dzisiejszy. Informuję, że sesja odbywa się w sposób zdalny. Wysoka Rado, na dzisiejsze spotkanie jest sporo tematów do omówienia. Te wszystkie tematy były omawiane w czasie naszych wspólnych komisji. Chcę również dodać, że doszedł jeden punkt w punkcie 7. I w punkcie 7, podpunkt 8 jest to podjęcie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych. Chodzi o pismo policji o przeznaczenie środków finansowych. Ten temat był omawiany na naszych komisjach. Dzisiaj tylko przyjmiemy formalnie i ogłosimy to wszystko. Dzisiejszy porządek obrad, Wysoka Rado, będzie odbywał się w sposób następujący. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Mam informację od pani sekretarz naszej, że jesteśmy wszyscy w komplecie, z czego się bardzo cieszę. Jest nas 15 radnych. Panie burmistrzu, proszę wyłączyć mikrofon. Pan burmistrz się zgłasza, jedną chwilę. Jeszcze ja przedstawiam porządek obrad, panie burmistrzu. Witamy serdecznie panie burmistrza. Dzień dobry. Drugi punkt to będzie przedstawienie porządku obrad. To jest w tej chwili następuje. Przyjęcie protokołu z 37. sesji Rady Miasta. Kolejny punkt będzie informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Punkt piąty, bardzo ważny. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020. Kolejny punkt, również bardzo ważny, bo dzisiejsza sesja jest również bardzo ważna, bo między innymi tutaj również będzie budżet miasta omawiany na rok 2022. W tym momencie mówimy o uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Odczytanie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, odczytanie opinii w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Planu Budżetu i Usług. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Dyskusja nad projektem uchwały jest przewidziana. Głosowanie nad uchwałą o wieloletniej prognozie finansowej. Kolejny duży blok będzie dotyczył uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, a w nim będzie podpunkt dotyczący odczytania projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Planu Budżetu, Handlu i Usług. Kolejnie odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Przewidziana jest również dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad uchwałą budżetową. W tym punkcie, o którym mówiliśmy, będziemy rozmawiali i przyjmiemy opinię w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych. Jest to, przypomnę, pismo z policji. I mamy również tutaj kilka uchwał do podjęcia. Uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035. Dokonania zmian budżetu miasta na rok 2021. Pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Ramowego planu Rady Miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022, zatwierdzenia planów stałych komisji na rok 2022, szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający gminie miejskiej lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Na ten temat mówiliśmy na komisjach, jest to taki punkt szeroki. Przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022 oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022. I to byłoby tyle z tych uchwał. Przewidziane są również sprawy różne i na zakończenie, jak zwykle, zakończenie obrad sesji. Tak przedstawia się, Szanowna Rado, na dzień dzisiejszy bardzo rozbudowany porządek obrad. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do tego przedstawionego mojego porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania porządku obrad i poproszę o akceptację.
Czekamy jeszcze na panią radną. Pani Anna Piszczek, czekamy na głos. Przepraszam, mam problemy z tabletem, jestem za. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy porządek obrad Wysoka Rado został przyjęty jednogłośnie. Aby jeszcze stało się zadość wszystkim wymaganiom, jeszcze raz powitam Wysoką Radę i wszystkich na dzisiejszej sesji. Witam pana burmistrza, pana Jacka Kostkę, witam pana sekretarza Andrzeja Worobca, witam panią skarbnik Edytę Jarmolu, która będzie tutaj pewnie często gościła tutaj na łączach. Witam pana Edwarda Dremucha i witam pana Dariusza Chawrylec, który łączy się również z nami za pomocą internetu. Witam również mieszkańców, którzy nas oglądają i witam i pozdrawiam telewizję z Barsat, która w tej chwili nas nadaje. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję również, że wszystkim państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz regulaminu Rady Miasta obrady sesji Rady są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania z obrad są udostępniane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję również Wysoką Radę i wszystkich przybyłych, że uczestnicząc w obradach sesji Rady Miasta wyrażają państwo zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, upublicznianie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję i przypominam, że głosowania odbywają się w sposób jawny za pomocą urządzeń. Gdybyśmy mieli tutaj problemy techniczne, wówczas głosowanie odbywa się imiennie. To tyle tytułem wstępu. I przechodzimy teraz do naszego porządku, naszej dzisiejszej sesji. Porządek mówi o przyjęciu protokołu z 37 sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim państwu zostało przesłane na wasze skrzynki e-mailowe protokół z 37 sesji. Był również on również do wglądu w sesji Rady Miasta. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do tego protokołu? Proszę teraz mówić. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do akceptacji protokołu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 37 sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na głos pana Pawła Kombrowskiego. Pan radny, o już jest, połączył się z nami, bardzo dobrze, dziękuję. Protokół z 37 sesji Rady Miasta został podjęty jednogłośnie. Przechodzimy do naszego kolejnego punktu. Jest to punkt czwarty. Informacja z prac burmistrza burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Mamy na łączach pana burmistrza i bardzo proszę teraz o przekazanie informacji ze swoich prac. Wysoka Rada, Szanowni Państwo, sprawozdania obejmują okres od 24 listopada do 22 grudnia bieżącego roku. Ja przypomnę, że Wysoka Rada w tej kadencji podjęła już 246 uchwał, z czego 196 udało nam się już zrealizować, a w trakcie realizacji znajduje się dokładnie równo 50. I jeśli chodzi o najważniejsze działania, to od 26 listopada miałem przyjemność i zaszczyt reprezentować Polskę w obradach władz międzynarodowych Stowarzyszenia Polskie Miasto, Stowarzyszenia Citaslow. O tyle ważne to spotkanie było, ponieważ na przyszły rok przygotowujemy się jako polska sieć, która, przypomnę, obejmuje w tej chwili już 35 miast, do 15-lecia obchodów 15-lecia naszej sieci. Wezmą w niej udział również władze międzynarodowe.
Jeśli chodzi o rolę Górowa, oprócz tego, że no przewodniczymy pracą tego stowarzyszenia na terenie Rzeczpospolitej, to odbędzie się u nas półmaraton Górowo-Liczbark albo Liczbark-Górowo. To jesteśmy jeszcze na etapie negocjacji z burmistrzem Wiśniowskim. Odpowiedzialne za realizację będą obydwa samorządy. Myślę, że uda nam się to w sposób godny przygotować i zrobić z tego dużą imprezę biegową, taką dostrzegalną na poziomie nawet całej Polski. 30 listopada odbyła się konferencja dotycząca gospodarki obiegu zamkniętego. To jest dosyć istotny aspekt nadciągających funduszy europejskich, tych, które Polska dostanie, czyli mówimy o tych, które dostaną samorządy, tak, czyli poszczególne RPO, bo jeśli chodzi o plan odbudowy, to na razie nie wygląda na to, żeby strona rządowa z kolei otrzymała pieniądze z Komisji Europejskiej. Nam się to raczej uda. I jakby konsekwencją tego wszystkiego 3 grudnia odbyło się spotkanie grupy roboczej, jeśli chodzi właśnie o budżet europejski dla naszego województwa. Jak już informowałem Wysoką Radę, miałem przyjemność przewodniczyć obradom grupy roboczej do celów drugiego. Tak generalnie, jeśli chodzi o jego temat, to właśnie gospodarka obiegu zamkniętego, zielona energia, czyste powietrze, tak w skrócie. I 8 grudnia odbyło się podsumowanie prac. To była konferencja Fundusze Europejskie na przełomie perspektyw. Ona dotyczyła też, ta konferencja, tego okresu, który kończymy. Ja przypomnę, że jako Górowo w ramach funduszy europejskich zrobiliśmy sporo inwestycji. Wystarczy wspomnieć Staw Garncarski czy Dolinę Rzeki Młynówki. A w tej chwili trwa jeszcze remont ośrodka kultury i to są dokładnie te fundusze. 13-14 grudnia odbył się zarząd Stowarzyszenia Citaslow w Ornecie. Myśmy rozmawiali o nowej strategii na tym zarządzie i konsekwencją tego było wczorajsze moje spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Rozwoju Regionalnego z panią dyrektor Lidią Wójtowicz, ponieważ mamy informację już, że zarząd województwa zaakceptował jedną fiszkę Stowarzyszenia Polskie Miasta Citaslow, czyste powietrze w miastach Citaslow, a ja przypomnę, że Górowo i Łowieckie wpisało w uzgodnieniu z Wysoką Radą do tej strategii dwie wielkie inwestycje, czyli kompleksowy remont, termomodernizacja budynku przedszkola i budynku gimnazjum. Myśmy tam pierwotnie wpisali te inwestycje o wartości 13 milionów, ale mamy w tej chwili okazję dokonać zmian. Uważam, że trzeba będzie tą wartość podnieść przynajmniej o kolejne 2-3 miliony, no bo te ceny trochę galopują, a te inwestycje naprawdę będą duże. I na dzień dzisiejszy mamy 99% pewność, że te pieniądze otrzymamy. I myślę sobie, że czeka nas za chwilę zmiana budżetu, nawet tego, który będziemy uchwalali, ale no, niech się jak te negocjacje na poziomie samorządu województwa zamkną, bo będziemy musieli wprowadzić do budżetu projekty, przygotowanie projektów tych dwóch remontów. I całkiem możliwe, że na przełomie roku 2002-2003 będziemy składali wnioski o dofinansowanie. Ja przypomnę, że to będą projekty bezkonkursowe, czyli to nie będzie tak, czy dostaniemy, czy nie, tylko jeżeli złożymy dobre wnioski, to dostaniemy na pewno, tak jak w przypadku tych innych projektów w ramach Citaslow. Bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację Wigilii Miejskiej. To było bardzo duże przedsięwzięcie. Szczególne podziękowania dla pani Sylwii, naszej dyrektorki Ośrodka Kultury i jej pracowników, ale także włączyli się w to tak naprawdę wszyscy pracownicy naszego samorządu i nasze panie z Urzędu Miejskiego i pracownicy naszej interwencji, bo przedsięwzięcie było bardzo dużo. Bardzo dziękuję też wszystkim wystawcom, którzy przyjechali i zapełnili nasze stragany. Myślę, że była to bardzo miła uroczystość. W tym roku była trochę wyjątkowa, dlatego że rozciągnęliśmy ją w czasie pomiędzy godziną 15 a godziną 18, tak żeby tych ludzi nagle na placu nie było tak dużo, jak było w poprzednich latach i wydaje nam się, że to się udało. Również występy dzieci były rozciągnięte w czasie, także nie mieliśmy tego nagromadzenia, bo jak wszyscy wiecie, mamy taką ambiwalencję, tak? Z jednej strony mamy to poczucie, że ta pandemia jest, a z drugiej strony jednak chcemy żyć normalnie i wydaje mi się, że udało nam się tu w Górowie osiągnąć jakiś taki złoty środek, tak, pomiędzy rozsądkiem, a jednak tą potrzebą bycia wspólnotą. I za to jeszcze raz wszystkim dziękuję.
Dziękuję bardzo również naszemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z panią Agnieszką Bożycką na czele i jeszcze raz dziękuję tutaj naszemu Ośrodkowi Kultury, który pomagał, ponieważ przed świętami udało nam się dostarczyć, tak jak robimy co roku od paru lat, do wszystkich seniorów 70+ takie paczki świąteczne, bo warto o tych ludziach pamiętać. Bardzo dużo takich sygnałów, że był to miły gest, do mnie dotarło i za to bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli z tymi paczkami, bo to naprawdę to było parę ton żywności, tak naprawdę do dostarczenia do tych ludzi, którzy często nigdy nie korzystali z pomocy społecznej. A myślę, że takim obowiązkiem społeczności miasta jest pamiętanie o swoich najstarszych. I ciągiem dalszym, to jak odbędzie się do 24, tak jak powinno być, czyli Wigilia dla osób samotnych. Zostały zaproszone na tą Wigilię 120 bodajże 3 osoby. Potwierdzenie mamy od około 30, do początki są, że tak powiem, trudne, ale będziemy starali się tych ludzi wyciągać, szczególnie tych, co do których już wiemy, że są bardzo samotni. Dlatego, że ta Wigilia jest skierowana do osób, które nie mają rodziny albo rodzina znajduje się bardzo daleko, są samotne i nasi wolontariusze odwiedzili te wszystkie osoby, które udało nam się zidentyfikować. Tu dziękuję też za pomoc radnym, którzy wskazali kilka takich osób. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy i jak najwięcej osób przyjdzie na tą Wigilię. A ja też dziękuję tym, którzy biorą udział w przygotowaniu. Tutaj bardzo ładnie włączył się też Uniwersytet Trzeciego Wieku, który też i przygotował swoją Wigilię. I jak w tym roku jest wyjątkowo aktywny, za to serdecznie dziękuję przede wszystkim paniom, ale tam też i kilku panów jest. Trwają dwie duże inwestycje, tak? Powoli zmierza do końca remont szkoły podstawowej, termomodernizacja tego budynku i rozpoczyna się już z coraz większą energią remont kompleksowy naszego ośrodka kultury w ramach programu rewitalizacji miast Citaslow. Myślę, że te dwa duże przedsięwzięcia, mimo tego, że bardzo angażują kadrę naszego urzędu, to mimo tego będziemy w stanie ogłosić przetargi na kolejne projekty i zacząć je realizować w najbliższym czasie. Jeszcze jedna informacja, na komisjach Wysoką Radę o tym informowałem. W ramach konkursu Szczepimy się, nasz samorząd zakwalifikował się do otrzymania 500 000 zł dotacji za wzrost poziomu szczepień w okresie mniej więcej wakacyjnym. I jeszcze do końca nie wiemy, na co te środki będziemy mogli przeznaczyć, ale dobrze, że są. Lepiej się martwić, na co wydać, niż martwić się, że nie ma pieniędzy na to, co potrzeba. Jeśli chodzi o takie zmiany finansowe, to wojewoda warmińsko-mazurski w ostatnim okresie zwiększył dotację na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 153 zł, na działalność ośrodków pomocy społecznej o kwotę 14 423 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 11 483 zł. Natomiast zmniejszone zostały dotacje na wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 42 901 zł i na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 6 995 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana burmistrza za szczegółowe przedstawienie tych informacji. Te informacje są pozytywne w tych elementach, o których pan mówił w perspektywie 2022 roku. Jeżeli chodzi o miasta Citaslow, tu możemy liczyć na duże wsparcie. Czy są uwagi i pytania do wystąpienia pana burmistrza odnośnie informacji przedstawionych? Bardzo proszę, pan Gajdamowicz, Rafał. Ja mam taki wniosek tutaj, bo pan burmistrz wspomniał o dwóch takich dużych inwestycjach, które się szykują i to bardzo fajnie, bo najwyższy czas, żeby właśnie te nasze placówki oświatowe doprowadzić do porządku i rozmawialiśmy też na ten temat na komisjach. Ja chciałbym złożyć wniosek, żeby przy tworzeniu dokumentacji, do modernizacji szkoły podstawowej przy ulicy Sikorskiego wziąć pod uwagę modernizację boiska szkolnego. Także chciałbym, żeby też to było wzięte pod uwagę, żebyśmy to zrobili kompleksowo i w 100% już zamknęli temat po prostu szkół. Także to jest taki mój wniosek. Dziękuję. Pan burmistrz odniesie się do tego?
To znaczy, rozmawiamy o tym, żeby dokonać tego typu inwestycji, tylko tutaj trzeba pamiętać, że dotacje, które otrzymamy na termomodernizację obydwu placówek obejmą, no oczywiście termomodernizację, to wszystko, co będzie wpływało na efekt ekonomiczny, jeśli chodzi o koszty ogrzewania, tak? Bo w tej chwili Komisja Europejska stoi na stanowisku, że tak jak kiedyś trzeba było osiągnąć 20% efekt ekonomiczny, krótko mówiąc, mniejszą emisję wyliczaną na podstawie niższych kosztów ogrzewania. W tej chwili trzeba będzie osiągnąć 30% i tak na zdrowy rozum i naprawdę o tym już rozmawialiśmy z panem Edwardem, bo jak wczoraj wróciłem, to jeszcze o 16 spotkaliśmy się w urzędzie, żeby o tym porozmawiać na świeżo. Straszną ekwilibrystyką będzie uzasadnienie wydatków typu boisko, typu parking. Jeżeli zdecydujemy się na robienie tych dodatkowych rzeczy, to trzeba będzie je robić ze swoich środków w ramach tych inwestycji, nie? Bo nie sądzę, że no, o ile jeszcze jakoś tam parking będę w stanie wskazać, zrobimy parking dla rowerów i pokażemy efekt ekologiczny, o tyle w przypadku boiska nie da rady. Także tu trzeba będzie ewentualnie podjąć decyzję, żeby to pokryć ze swoich środków, jeżeli zostanie. Nie? Ale absolutnie pan Rafał ma rację, że warto o tym pomyśleć. No tak właśnie żeśmy też rozmawiali, że ewentualnie z własnych środków, bo jeżeli mamy dołożyć i dostać ileś tam milionów, to myślę, że gra warta tutaj świeczki, tym bardziej, że aktywność w tych czasach no, jest jak najbardziej tu wskazana. I pozwoli też to na jeszcze bardziej lepszą organizację zajęć, prawda? To też ułatwi jakby sprawy w planowaniu zajęć lekcyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mogę zabrać głos? Proszę bardzo, pani Alina Wierzbowska, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja w takiej samej sprawie, przed chwilą pan mówił właśnie o parkingu ewentualnym, jeśli będzie inwestycja trwała, że można zrobić, to też bym chciała, aby parking i wejście do naszego przedszkola również jakoś zagospodarować, bo żeby to jakoś było spójne z tą inwestycją, która będzie się odbywała, tak żeby miało to wygląd, tak? Bo sami wiemy, jak wygląda wejście do naszego przedszkola. Dziękuję bardzo. Tu jeśli chodzi o wejście, nie będzie najmniejszego kłopotu, tak? Bo jeżeli mówimy o naprawdę dużych inwestycjach, to ja nie chcę mówić, co wymyśli projektant, tak? Ale oczywiście na pewno będzie z nami to uzgadniał. No, ale myślę sobie, że to wejście po prostu obudujemy i tyle, jako normalną klatkę schodową zrobimy. Tak to sobie wyobrażam, tak? Przystąpimy do robienia projektu, projekt będzie na bogato. A jeśli chodzi o parking, to jakby to samo, co mówiłem w przypadku pytania pana Rafała. Pewnie zrobimy go ze swoich środków, ale no, zrobić raz i zapomnieć, tak? Właśnie o to chodzi, żeby po prostu to już było zakończone i nie wracać do tematu. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań do pana burmistrza w tym temacie informacji. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu dzisiejszej sesji, który mówi o informacjach o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020. Wysoka Rado, sprawa jest tutaj jak co roku. Mam przed sobą pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, który analizował wszystkie złożone oświadczenia i tutaj trochę zdradzę kuchni. Pan burmistrz przesłał oświadczenia majątkowe sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, w sumie 12 osób. I Urząd Skarbowy w Bartoszycach po analizach tych oświadczeń nie wykazał nieprawidłowości. Kolejnym przewodniczący Rady Miasta, czyli ja, przesłałem z kolei oświadczenia majątkowe wszystkich radnych do analizy i tutaj również nie było nieprawidłowości w tym temacie. Z kolei pan wojewoda warmińsko-mazurski przekazał oświadczenia majątkowe pana burmistrza Jacka Koski oraz przewodniczącego Rady Miasta pana Andrzeja Kinala. I tutaj również w oświadczeniach majątkowych tych osób nie wykazano nieprawidłowości. Także te oświadczenia były analizowane i nieprawidłowości w tych oświadczeniach nie stwierdzono, z czego się bardzo cieszymy. To była informacja odnośnie złożonych oświadczeniach majątkowych. Przechodzimy teraz do dużego punktu mówiącego o uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2022-2035.
Ten temat był omawiany w czasie naszych wszystkich komisji, które się odbyły i na ten temat dużo rozmawialiśmy. Czy są pytania, czy są uwagi do tego zagadnienia? Mamy na pewno na łączach panią skarbnik. Gdyby pani skarbnik główne założenia była uprzejma przypomnieć nam jeszcze raz, to bylibyśmy wdzięczni. Bardzo proszę, pani skarbnik. Proszę państwa, uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2022-2035 została skonstruowana na podstawie opracowań dotyczących projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, sprawozdania z wykonania budżetu miasta za lata 2019-2020, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2021 roku oraz wytyczne ministra finansów. Uchwała o wieloletniej prognozie finansowej na nasze kolejne lata składa się z dwóch załączników. Załącznik numer 1 do uchwały, gdzie wykazane są do roku 2035 roku pokazane są nasze dochody, prognozowane dochody i wydatki oraz prognozowana wysokość naszego długu, oraz załącznik numer 2, który jest wykazem dotyczącym przedsięwzięć, jakie będziemy w kolejnych latach realizować. I tu pokrótce przedstawię państwu, że przedsięwzięcia, które mamy na 2022 rok zaplanowane, to kontynuacja projektu Szkoła Przyszłości, która realizowana jest przez Szkołę Podstawową w Górowie Ławeckim, modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Ławeckim, leasing, który będzie kontynuowany do 2023 roku, przebudowy ulicy Słowackiego, drogi wewnętrznej ulicy Generała Bema w ramach przebudowy dróg publicznych w Górowie i Ławeckim oraz zakończenie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej, czyli poprawę warunków cieplnych i zmniejszenie kosztów ogrzewania. To będzie jakby zakończona inwestycja w 2022 roku. Zgodnie z wytycznymi i zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami, jakie mamy do 2035 roku, wskaźniki, które nas najbardziej interesują, czyli wskaźnik 243 i 242, są zachowane, w związku z czym też otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. To tyle, chyba że państwo macie jakieś pytania odnośnie WPF-u. Dziękuję. Dyskusja przewidziana jest w punkt niżej. Ja przedstawię jeszcze w tej chwili opinię Komisji Planu Budżetu Usług Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 15 grudnia. Odbyła się ta komisja Planu Budżetu Usług, Handlu i Usług dotycząc i odbyła i ta komisja przedstawia komisja ta pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wydania wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035 i wnioskuje o jej przyjęcie. Ponadto to, co wspomniała pani skarbnik, ta wieloletnia prognoza finansowa była również kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie. Właśnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie z dnia 17 listopada wydała uchwałę, w której pozytywnie opiniuje wieloletnią prognozę finansową miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Formalnie wszystko tutaj wygląda tak, jak przedstawiłem, czyli jest pozytywnie i w tym momencie otwieram dyskusję nad wieloletnią prognozą finansową miasta Górowo i Ławeckie. Proszę bardzo. Ten temat był szeroko omawiany na naszych komisjach. Pani skarbnik bardzo szczegółowo nam to wszystko wyjaśniła. Myślę, że chyba nie ma pytań, bo pytania na bieżąco były przez panią skarbnik udzielane. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy nad głosowaniem nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie w wersji przedstawionej na komisjach i przed chwilą w wersji przedstawionej przez panią skarbnik. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Czekamy na
głos pana radnego Łukianowicza. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że wieloletnia prognoza finansowa została podjęta w sposób jednogłośny. Dziękuję. Przechodzimy, Wysoka Rado, również do kolejnego naszego punktu mówiącego o budżecie miasta Górowo Iławeckie na rok 2022. Ten rok 2022 jest przed nami. Wielokrotnie również na komisjach na ten temat rozmawialiśmy. Budżet jest trudny i ciężki, ale również tutaj pan burmistrz przedstawił nam, że jest pełen nadziei, bo mamy możliwość zdobycia kolejnych środków finansowych w celu tutaj kolejnych inwestycji. Znamy projekt uchwały budżetowej na rok 2022 i tutaj również poprosimy panią skarbnik o krótkie, syntetyczne przedstawienie głównych założeń ustawy budżetowej, naszej uchwały budżetowej. Spodziewamy się tutaj deficytu małego, ale pani skarbnik potrafi go tutaj w sposób umiejętny pokryć z innych źródeł. Bardzo proszę, pani skarbnik. Proszę państwa, no nasz budżet przedstawia się następująco na przyszły rok. Dochody budżetu osiągniemy w wysokości, mam taką nadzieję oczywiście, 32 miliony 35 094 zł w podziale na dochody bieżące w wysokości 20 milionów 12 911 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 milionów 22 183 zł. Tym samym wydatki budżetu miasta będziemy mieli w wysokości 34 477 049 zł w podziale 20 828 301 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 648 748 zł. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku, jednoroczne i wieloletnie, przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 13 185 748 zł, z czego wyszczególnione inwestycje przewidziane w 2022 roku, a finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosą 7 185 748 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszów strukturalnych w wysokości 4 833 234 zł. Deficyt budżetu miasta na 2022 rok będzie wynosił 2 441 955 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 509 895 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 832 060 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 000 000 złotych i to są środki między innymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, spłaty pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 100 tysięcy złotych. Przychody budżetu w wysokości 2 641 955 złotych, rozchody budżetu na 2022 rok w wysokości 200 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Ustala się również dochody w kwocie 115 tysięcy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105 tysięcy na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz kwotę 10 tysięcy na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 161 950 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w takiej samej wysokości. Rezerwa ogólna wynosi 34 500 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 61 489 zł. Tak pokrótce przedstawia się nasz budżet po dochodach, po wydatkach. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No oczywiście zaznaczam też, że Regionalna Izba Rachunkowa również wydała nam pozytywną opinię w tym zakresie.
Dziękuję bardzo. Pani skarbnik była uprzejma przedstawić projekt uchwały budżetu miasta na rok 2022. Sprawdzałem ją tutaj na liście. Powiedziała całą prawdę, to co mamy tutaj przedstawione w naszej uchwale. Wszystkie cyferki i wszystkie założenia tutaj zostały przedstawione. Przeczytam w tej chwili szanownej Radzie opinię Komisji Planu Budżetu Handlu i Usług Rady Miasta Górowa i Ławeckie z dnia 15 grudnia. I jest następującej treści. Po wprowadzeniu zmiany polegającej na przeniesieniu 25 tysięcy dotacji celowej dla Ośrodka Kultury na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji inicjatywom pozarządowym, Komisja pozytywnie opiniuje projekt w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 i wnioskuje o jego przyjęcie. I również bardzo ważna informacja, którą była uprzejma powiedzieć pani skarbnik. Mamy również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Jest to pismo z dnia 26 listopada. Tutaj jest okrągła pieczęć Izby Obrachunkowej i tutaj Komisja Obrachunkowa po przeanalizowaniu całego budżetu miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022. W tej chwili otwieram dyskusję nad tym zagadnieniem. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę. Łukasz Łukianowicz. Bardzo proszę, pan Łukasz Łukianowicz. Ja mam pytanie odnośnie wniosków budżetowych. Może by parę słów, nie wiem, czy pan burmistrz, czy pan przewodniczący na temat wniosków budżetowych powiedział, bo było tych wniosków sporo, tak? Było też dużo wniosków takich na nieduże kwoty i czy jest szansa, jeżeli w budżecie w przyszłym roku się znajdą jakieś pieniądze, żeby mniejsze te wnioski typu tam, nie wiem, parking czy lampy, żeby to zrobić? Tak, rozumiem te pytanie. Dziękuję. W tym temacie pan burmistrz przewidziany jest do zabrania głosu. Takim dobrym obyczajem od zawsze jest to, że te wnioski, które nie znalazły się w budżecie, wprost przedstawiamy na sesji. Tak, to jest taki dosyć gruby plik. W tym roku nie byliśmy w stanie policzyć wartości tych wniosków, dlatego że część wniosków złożonych przez radnych czy przez inne osoby nie były wycenione pierwotnie, więc tu nie bawiliśmy się w dodawanie, ale ja przypomnę, że w poprzednich latach to były kwoty na kilkudziesięciomilionowe i przekraczające tam czasami czterokrotnie wartość budżetu i podobnie jest w tym roku. Ale to obyczaj to obyczaj, więc pokrótce mamy wniosek szpitala powiatowego, który prosi o wsparcie środkami związanymi, jakimiś środkami ze strony naszego samorządu w związku z walką z SARS-CoV-2. I tak jak rozmawialiśmy na komisjach, wnioski szpitala, wnioski policji, które się pojawią tutaj, jeżeli Wysoka Rada wyrazi taką zgodę, będziemy chcieli w jakiejś części uwzględnić z tych środków, które otrzymaliśmy na walkę covidową i w przypadku na przykład wniosku szpitala w sposób idealny by to się wpisywało, tym bardziej, że spotkała nas wielka uprzejmość ze strony pana dyrektora Wójcika, bo utworzył u nas punkt szczepień masowych na stadionie i tu przypomnę, o ile pamiętam i sprawdzałem, to był to pierwszy taki punkt szczepień w Polsce, słuchajcie. Bo myśmy go utworzyli dwa dni po telefonie pana dyrektora. Natychmiast zrobiliśmy stosowne zakupy, wyposażenia i on się otworzył. I wtedy też nasze szczepienia górowskie dzięki temu między innymi ruszyły pełną parą. A jak już jestem przy głosie, to chcę powiedzieć, że jestem zaszczepiony trzecią dawką. Jak widać, nie wyrosły mi skrzydła rogi ani inne. Także ja zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby korzystali z tego dobrodziejstwa. Idąc dalej, wniosek, który wpłynął na pana Kamila Bachanowicza, utwierdzenie powierzchni gruntu przy ulicy Kościuszki między blokami i jednocześnie drugi wniosek, budowa plaży miejskiej. Jeśli chodzi o utwierdzenie, no to tutaj widzimy ewidentnie, tak, potrzebę parkingu, który tam trzeba zbudować. W tej chwili trwa inwestycja remontu ośrodka kultury i sporo miejsc parkingowych powstanie tam jakby na początku osiedla, a zrobienie, poprawienie tej sytuacji, która tam jest, myśmy rozmawiali o tym z panem Drmuchem i jeżeli pojawią się wolne środki, to będziemy o tym myśleć, absolutnie.
bo tam rzeczywiście jest masakra. Znaczy poprawia sytuację to, że jest duży parking Polo, ale też trzeba pamiętać o tej brzydkiej praktyce dużych sieci handlowych, że jak ludzie zaczynają stawiać prywatne samochody, to potem się pojawiają parkomaty i wysokie opłaty, więc tutaj ewidentnie trzeba to uwzględnić na przyszłość. Pan Maciej Nataniel Gniadek złożył bardzo obszerny wniosek budżetowy odnośnie oświetlenia alejek parkowych na wysokości Burg Miejskich, rewitalizacja muru oporowego przy ulicy Kościuszki, budowa parkingu miejskiego, programu Stop Spok, programu Bezpieczny Rowerzysta, Dostępność Plus, wykluczenie komunikacyjne, miejska rekreacja, łąka kwietna, oświetlenie uliczne, mała elektrownia wodna. Tak jak zawsze pracowaliśmy nad wnioskami budżetowymi z Wysoką Radą, ten wniosek nie spotkał się z uznaniem. Mamy wniosek złożony przez pana Rafała Gajdamowicza i środowisko sportowe, jeśli chodzi o remont, modernizację hali sportowej oraz sali gimnastycznej w Górowie i Ławeckim przy ulicy Szkolnej. Tak jak rozmawialiśmy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wykonamy to w ramach prac dodatkowych przy remoncie budynku szkoły, który trwa. Także to, trudno mówić, to jest wniosek, on nie jest ujęty w budżecie, tak? Natomiast mamy na uwadze jego realizację. Pani Alina Wierzbowska złożyła wniosek odnośnie remontu ulicy Inwalidów Wojennych, remontu chodnika na ulicy Inwalidów Wojennych i remontu ulicy Nabrzeżnej, odcinek od ulicy Inwalidów Wojennych. Tutaj jeśli chodzi o drogi, to jakby najważniejszą inwestycją drogową, którą mamy w tej chwili na uwadze, to jest przebiegający tuż obok ciąg komunikacyjny od skrzyżowania Armii Krajowej, tak na samym dole, tam przy dawnej przewijalni pana Sutoczuka, aż do ulicy Bema. Ten wniosek jest złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przez Starostwo Powiatowe. My będziemy w tym partycypowali. I myślę sobie, że kiedy zakończymy te inwestycje, które już mamy wpisane jako inwestycje drogowe, tak, bo jeszcze Polski Ład przypomnę, to będziemy się sukcesywnie posuwali i remontowali, bo one też wymagają uwagi, ale myślę sobie, że dobrą praktyką jest to, co robimy, tak, czyli najpierw duże arterie, ważne arterie, a potem zbliżamy się coraz bardziej do furtek i bramek poszczególnych mieszkańców. Wniosek budżetowy złożony przez policję odnośnie zakupu samochodu. Myśmy, tak jak rozmawialiśmy na komisjach, jeżeli będzie wola Wysokiej Rady i będzie taka formalna możliwość, to z tego ekstra pół miliona myślę, żebyśmy chcieli wesprzeć naszą policję, ponieważ no, współpracuje ona z naszym samorządem dobrze. Wniosek klubu sportowego Kresowia, ja myślę, że ten wniosek tak de facto jest uwzględniony, dlatego że mamy ogłoszony program dla stowarzyszeń, jeśli chodzi o promowanie, powiedzmy w cudzysłowie, sportu wśród dzieci i młodzieży. Znaczy mamy przyjęty roczny program, więc za chwilę będzie konkurs, a pozostałe środki na funkcjonowanie klubu znajdują się w budżecie ośrodka kultury. Ja myślę sobie, że w ten sposób zabezpieczamy to, co w ramach tego wniosku klubu się znalazło. Nieprzypadkiem robimy częściowo konkurs dla stowarzyszeń. Spróbujemy, zobaczymy, jeżeli no, mam nadzieję, że klub wystartuje i te środki dostanie i rozliczy to z powodzeniem, to zastanowimy się wraz z państwem radnymi, czy nie pójść dalej w tym kierunku i nie zrobić programu na całość finansowania klubu. Wniosek pana Maćka Choraka, utworzenie parkingów oraz wynoszenie miejsc parkingowych dla mieszkańców na ulicy Mickiewicza numer 32, 44, 54. Taki wniosek u nas wpłynął, on niestety nie znalazł się w budżecie. Zagospodarowanie miejsca oraz utworzenie placu zabaw na terenie osiedla ulica Mickiewicza, Słowackiego, Miłosza, Reja, Matejki, Kochanowskiego. Myśmy rozmawiali, że takim docelowym miejscem na tego typu inwestycje byłby skwer naprzeciwko Róży Wiatrów. Myślę, że on by też zaspokoił potrzeby tego osiedla. I znowu tutaj najprostszym źródłem finansowania jest to pół miliona, tak? Bo zarówno szpital, jak i policja nie pochłoną jakichś strasznych środków. Myślę, że tam zostałoby kilkaset tysięcy i wtedy byśmy o czymś takim myśleli. Jeżeli oczywiście będzie możliwość finansowania tego typu infrastruktury z tych środków. Natomiast jeżeli nie, no to będziemy myśleli, ponieważ ten teren w tej chwili już, ja przypomnę, że parę lat temu tam była, że tak powiem, wielka dziura w ziemi. W
tej chwili on jest zagospodarowany, splantowany. Myśmy tam wsypali połowę stadionu podczas remontu i wiele innych inwestycji miejskich znajdowało tak miejsce na wywiezienie ziemi. W tej chwili ten teren się nadaje do tego, żeby znowu pełnił dodatkową funkcję, tak? Nie tylko taką parkową. Myślę, że w jakimś sensie będzie to świetny teren rekreacyjny docelowo. Również wniosek pana Maćka Choraka wymiany podłoża oraz nawierzchni, mówimy to o ulicach Mickiewicza, Kochanowskiego, Miłosza, Reja, Matejki. Ja przypomnę, że tutaj dużą inwestycją będzie inwestycja odnośnie ulicy Słowackiego. No i potem, tak jak poprzednio, tak jak odpowiadałem pani radnej Alinie Wierzbowskiej, najpierw główne ulice i no, w sposób oczywisty z czasem będą też remontowane kolejne odchodzące od nich. Pan Kamil Komarowski złożył wniosek odnośnie stworzenia nowych miejsc parkingowych na nieużytkowym terenie zielonym przy ulicy Armii Krajowej przy budynku 32. To nie są duże nakłady, natomiast jeżeli znajdą się wolne środki, będziemy o tym myśleli. Tym bardziej, że przypomnę, że w ramach Polskiego Ładu mamy przyznane promesy. Z tym Polskim Ładem jest trochę kłopot, tak, bo ja mam wrażenie, że strona rządowa też nie bardzo wie, skąd tam te pieniądze dać, tak? Mamy promesy, ale tak do końca Bank Gospodarstwa Krajowego, nie wiem, komu chce sprzedać te obligacje, jakby nie mi czynić dywagacje w tym względzie. Stoimy na stanowisku, że te pieniądze nam przyznano i one nam się po prostu należą i będziemy te inwestycje realizować. Natomiast jak nam odda strona rządowa, to nie mam pojęcia, no ale tak, to zmartwienie premiera. I do czego zmierzam? Będziemy robili inwestycje przy ulicy Armii Krajowej, tak, tą drogę w ramach Polskiego Ładu i być może przy okazji uda się wykonać coś jeszcze dodatkowo, ale w tej chwili to jakby trudno mi o tym mówić, tak, jeśli chodzi o szczegóły. Również wniosek pana Kamila Komorowskiego, wymiana oświetlenia ulicy Armii Krajowej na energooszczędne. My to robimy w ramach środków budżetowych, które mamy, tak, co roku wymieniamy część naszych opraw, naszych lamp na LED-owe. To też jakby w końcu i ta ulica zostanie w te lampy wyposażona. Co nie wiem, to musiał pan Edward mnie naprowadzić, czy my możemy ująć wymianę oświetlenia przy okazji robienia projektu, panie Edwardzie. Jeżeli jest taka możliwość, to jakby to wyjaśni kwestię tego problemu. Kamil Komarowski, wniosek odnośnie ujęcia w budżecie miasta remontu ulicy Armii Krajowej wraz ze zjazdami do bloków mieszkalnych. No to w dużej mierze to wyczerpuje ta dotacja, którą mamy otrzymać w ramach Polskiego Ładu. Wniosek do budżetu również pan Kamil Komarowski. Remont niezabezpieczonego zjazdu przy ulicy Armii Krajowej między blokami 13 i 11. No i to odpowiedź tak jak poprzedni komentarz, tak? Ujęcie w budżecie miasta remontu wjazdu do bloku Armii Krajowej 38. I tu znowu kwestia tego, jak będzie wyglądał tutaj projekt remontu ulicy Armii Krajowej. Spróbujemy to uwzględnić, ale skoro formalnie mamy to nie ujęte w budżecie w tym roku, to ja te wnioski odczytuję, tak? Również Kamil Komarowski, ujęcie kolejnego wjazdu do bloku przy ulicy Armii Krajowej 17. To tu podobny komentarz, tak? Macie Nataniel Gniadek w załączeniu przy to, przepraszam, nie ta strona. A nie, to dobrze, przeczytaliśmy te wnioski, tu się zaplątała strona tytułowa. Pan Łukasz Mukianowicz, wymiana starych lamp przy ulicy Zwycięstwa, remont drugiej części zakończenia drogi gminnej, ulica Zwycięstwa łączącej z ulicą Kaliningradzką, droga wojewódzka 512. Część z tych wniosków tak naprawdę może być zrealizowana w ramach budżetu, ja mówię o wymianie lamp, tak jak w przypadku oświetlenia na przykład przy ulicy Armii Krajowej. Pani Grażyna Sawicz wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu przebudowa chodnika przy ulicy Armii, przy ulicy Alei Wojska Polskiego, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, wyrównanie nawierzchni przy garażach, przełożenie trelinki przy śmietniku i przebudowa chodnika przy ulicy Armii, przy ulicy Wojska Polskiego 840. Taki wniosek wpłynął do nas, wpłynął też wniosek od pana Zbigniewa Szlejera, wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej wraz z chodnikiem przy ulicy Przemysłowej od ulicy Sikorskiego do Wyszyńskiego. I tu też wiedzą państwo, że mamy
promesę na remont ulicy Przemysłowej. W jakim zakresie to wykonamy, to będzie wynikało z projektu, który będziemy robili. Wykonanie nawierzchni przy ulicy Lizbarskiej, tak w skrócie, tak? No tu kwestia była wyboru, wybraliśmy ulicę Przemysłową wraz z Wysoką Radą. Ulica Lizbarska no, będzie musiała chwilę poczekać, ale myślę, że w końcu też środki na remont tej ulicy znajdziemy. Rafał Narkiewicz, budowa strefy Workout Parku i widzicie, i tu mi się przypomniało, że w sprawozdaniu miałem poinformować Wysoką Radę, że w tym roku udało nam się zakończyć program modernizacji budowy nowych i modernizacji starych placów zabaw w mieście. Taka modernizacja miała miejsce na placu zabaw przy ulicy Bema. Dokonaliśmy remontu i odświeżenia placu zabaw na stadionie miejskim i odnowiliśmy zabawki w parku miejskim i tam powstał zupełnie nowy plac zabaw w ramach projektu, który realizowało we współpracy z naszym stowarzyszeniem, z naszym samorządem stowarzyszeni Jesteśmy Razem, za co bardzo serdecznie panu Piotrowi Baczewskiemu dziękuję, bo oni wzięli na siebie ciężar jakby formalny, tak, rozliczenia tego projektu i złożenia. Uprzedzę pytanie, dlaczego robiło stowarzyszenie? Dlatego, że dofinansowanie dla samorządu było pół na pół, a dla stowarzyszenia było 90 tam parę procent, tak, czyli po prostu to znacznie korzystniejsze. Tam powstał nowa połowa placu zabaw i w końcu powstał monitoring i oświetlenie tej części. Także bo obok placu zabaw, jak zauważyliście, pewnie jest strefa siłowni, takiej chyba największej siłowni miejskiej. Więc w jakimś sensie wniosek pana Rafała jest uwzględniony, ale ja rozumiem, jego intencją było to, żeby zbudować tam te szczebelki takie do wymyków i absolutnie myślę sobie, że z czasem taka infrastruktura w mieście powstanie. Bo warto młodzieży trochę też jest. Park miejski jako publiczna zorganizowana przestrzeń, ja myślę, że w dużej mierze tak jest zrobione. Pani Katarzyna Łuczkowska dokonuje konsekwentnie nowych nasadzeń w parku miejskim i myślę, że ten park miejski wygląda coraz lepiej. No to chyba wszystkie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że jesteśmy w punkcie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, a pan burmistrz był uprzejmy przedstawić wnioski budżetowe złożone przez radnych. Tutaj widzę pan Gajdamowicz na chwilę. Czy pan Rafał chciałby coś powiedzieć? Tak, bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana burmistrza, bo tam pan pominął jeden wniosek pana Bachanowicza dotyczący plaży miejskiej. Nie odniósł się pan do tego. Mam pytanie, czy w ramach tych środków, które przeciwdziałaniu COVID, prawda, można by było wykorzystać na przykład na przygotowanie dokumentacji technicznej związanej właśnie z modernizacją kąpieliska miejskiego, żebyśmy tutaj może, no, składając taki wniosek gdzieś tam o dofinansowanie, być już gotowym w jakiś tam sposób do zrobienia tego pierwszego kroku. Ja wniosek pana Kamila odczytałem, praktycznie nie odniosłem się, ale my się rozmawiali o tym, że będziemy próbowali robić tą inwestycję w ramach środków z nowego RPO, bo oprócz tej osi, którą będziemy mieli jako Stowarzyszenie Titaslow bezkonkursowo, będziemy pewnie negocjowali z zarządem województwa, żebyśmy mieli dodatkowe punkty w przypadku kontynuacji inwestycji, które realizowaliśmy w ramach poprzedniej strategii. I myślę sobie, że tego typu inwestycja wpisywałaby się na przykład w kontynuację tych naszych szlaków rowerowo-pieszych, które kończyłyby się na kąpielisku, więc raczej dostałaby dodatkowe punkty, jeżeli oczywiście Zarząd Województwa wyrazi zgodę na tego typu zapisy w swojej strategii. I krótko mówiąc, ja bym z tych funduszy próbował, nie? Bo te covidowe nie mam pojęcia, czy da się tutaj. Poziom abstrakcji powiązania, słuchajcie, plaży miejskiej z przeciwdziałaniem COVID-u, bo COVID-a może przerastać wyobraźnię kontrolerów potem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że cały czas jesteśmy w punkcie uchwalania budżetu miasta, a to, no, o czym teraz mówiliśmy o wnioskach budżetowych radnych. Przechodzimy dalej do naszego budżetu miasta.
Jeżeli nie ma pytań w tym temacie, wszystko zostało tutaj wyjaśnione przez panią skarbnik. Ja przypomnę, że mieliśmy tutaj również nasze komisje, gdzie te tematy były wszystkie omówione. Jeżeli nie widzę, przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do przegłosowania i podjęcia uchwały Rady Miasta Górowo-Łowieckie z dnia 22 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o zagłosowanie. Jeszcze ja tutaj. Dziękuję bardzo. Tak jak widać, za podjęciem uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2022 głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję i życzę pani skarbnik owocnych prac nad tą uchwałą, żeby tutaj żadne rzeczy dziwne nie wydarzyły się i żebyśmy zrealizowali to wszystkie nasze zamierzenia. Dziękujemy. Przechodzimy, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu dzisiejszej sesji. Jest to przyjęcie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych. Ja przypomnę, również tutaj mówiliśmy na komisjach, wpłynęło do nas pismo Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach informujące nas o braku możliwości wykorzystania środków finansowych 750 zł przeznaczonych na porozumienie z dnia 30 marca na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy. Ja przypomnę, że mieliśmy taką akcję, utrzymywaliśmy dwóch funkcjonariuszy policji, oni byli zakwaterowani i żywieni przez miasto i przez 2 miesiące mieliśmy patrole dodatkowe na terenie miasta i gminy. I tutaj policja nas uprzejmie prosi o zmianę przeznaczenia pozostałej kwoty 750 zł na bieżące funkcjonowanie Komisariatu Policji w Górowie. Dziękuję za dotychczasową wsparcie i pozytywną odpowiedź również w tej sprawie. Podpisał się Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach, pan inspektor Przemysław Fierdek. Temat ten był na naszych komisjach. Jest to opinia Rady Miasta dnia 22 grudnia w sprawie przeznaczenia pozostałych środków finansowych. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia pozostałych środków finansowych w kwocie 750 zł z porozumieniem z dnia 30 marca. Z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy na bieżące funkcjonowanie Komisariatu Policji w Górowie. Dziękuję bardzo. Pieniądze były raz dane i nie chcemy tych pieniędzy już tutaj jak gdyby od policji wykorzystać. Niech policja wykorzysta na bieżące funkcjonowanie swojej placówki. Przechodzimy teraz, Wysoka Rado, do kolejnego naszego dużego bloku. Będziemy podejmować. Jeszcze raz? Przepraszam, dochodzę, mam informację, że musimy tą opinię przegłosować. Bardzo proszę, kto z państwa jest za podjęciem takiej decyzji, aby te pieniądze pozostały dalej przy policji? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Jednogłośnie, tak jak widać, pieniądze zostają w Komisariacie Policji w Górowie na bieżące finansowanie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy zatem do kolejnego naszego punktu. Jest to blok mówiący o naszych uchwałach. Pierwszą uchwałą, którą będziemy w tym bloku dyskutowali, jest to zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035. I tutaj również poprosimy panią skarbnik o syntetyczne przedstawienie tej uchwały. Temat ten był poruszany na naszych komisjach.
Tak, pani skarbnik. Proszę państwa, tak. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035. Kwota dochodów została zwiększona o 144 312 zł. Tego dochody bieżące wzrosły o dokładnie taką samą kwotę. Dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy na dzień 22 grudnia. Kwota wydatków została zwiększona o tą samą wartość, o 144 312 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o dokładnie tą samą kwotę, wydatki majątkowe pozostały bez zmian. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu na dzień 22 grudnia wynosi 3 035 230 zł. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są ściśle związane z budżetem i ze zmianami w budżecie, natomiast nie zmieniły one nam naszego wyniku finansowego i nie wpłynęły na wskaźniki, czyli o których zawsze opowiadam, 243 i 242. I to jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową. Jedyna zmiana, która może tutaj przedstawię tak dokładniej, jest w załączniku numer 2, w załączniku dotyczącym przedsięwzięć, gdzie zwiększyliśmy o 11 tysięcy kwotę limitu na 2021 rok w działaniu przebudowy sieci kablowej przy ulicy Wojska Polskiego w Kurowie i Ławeckim wraz z rozbiórką kotłowni. Tutaj po oszacowaniu wartości trzeba było jednak podnieść wartość o 11 tysięcy, żebyśmy mogli zapłacić już i zakończyć inwestycje w tym roku. Także to jest wieloletnia prognoza finansowa. Dziękuję. Czy są pytania i uwagi w stosunku do tej uchwały przez państwa radnych? Bardzo proszę. Jeżeli nie widzę, przechodzimy zatem do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035 w wersji przedstawionej i omówionej przez nas, przez komisję, a przed chwilą przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na dwa głosy. Dziękuję. Już wpłynęło 15 głosów pozytywnych. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik się cieszy, ale dochodzimy jeszcze do kolejnego punktu z ściśle związanymi z finansami. Tutaj również jest zagadnienie pani naszej skarbnik. Jest to uchwała mówiąca o dokonaniu zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Nasza uchwała, przepraszam, nasza sesja jest jedną z ostatnich, mam nadzieję, w tym roku i tutaj wszystkie tematy są czyszczone tak, żeby pani skarbnik mogła ten rok budżetowy zamknąć na zero, że tak powiem. I to są właśnie te zmiany budżetowe i bardzo proszę panią skarbnik o kilka informacji, z czego wynikają te zmiany. Te tematy były omawiane również na naszych komisjach, ale bardzo proszę. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, to jest jakby no, ostatnia sesja nasza wspólna i tutaj zawsze jest w tradycji, że czyścimy te nasze paragrafy, budżety, budżet tam dostosowujemy do faktycznych wykonania wydatków i dochodów. W dużej mierze zmiany dotyczące właśnie w tej uchwale to są zmiany na wniosek jednostek budżetowych, czyli MOPS-u i szkół i przedszkola oraz urzędu. I kształtują one się następująco. Zwiększamy dochody budżetu o kwotę 168 149 zł. O taką samą kwotę również zwiększamy wydatki. Budżet po zmianach będzie wynosił po dochodach 28 801 442 zł i 37 groszy, natomiast wydatki 31 836 672 zł i 37 groszy. Deficyt z budżetu miasta wynosi 3 035 230 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 374 186 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1 661 044 zł. Proszę państwa, nie wiem, czy mam wchodzić tak bardzo w szczegóły. Ja myślę, że nie te tematy mówiliśmy syntetycznie, pani skarbnik, tak? Tak. Dochody, proszę państwa, generalnie staraliśmy się tak zmienić, żeby do wykonania
do wykonania faktycznego na dzień 20 grudnia, bo to w zależności od tego, na jaki dzień mieliśmy zaksięgowane dokumenty. To jeśli chodzi o dochody. Wydatki, to tak jak już wspomniałam, to są przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek jednostek, naszych jednostek podległych. Tu pozwoliłam sobie wprowadzić jeszcze autopoprawkę, ponieważ dane, na których pracowałam, nie były jeszcze do końca zaksięgowane, tak? Czyli sprawozdanie za listopad nie było dokończone, a dość szybko materiały Państwu musiałam przekazać, dlatego pojawiły się pewne pozycje nieznaczące, bo jak widzicie Państwo, nie zmieniliśmy ani deficytu, ani dochodów, ani po stronie dochodów, ani po stronie wydatków, jest ta sama kwota. Czyli to są tylko i wyłącznie przesunięcia pomiędzy paragrafami. To są dochody, wydatki, zadania zlecone, to są, proszę Państwa, dotyczące decyzji, które przesyła nam wojewoda. Zadania inwestycyjne przewidziane, to jest załącznik numer 4 do, załącznik numer 4 do uchwały. Tutaj zmiana to jest właśnie te 11 tysięcy, o których wspominałam przy wieloletniej prognozie finansowej. I praktycznie to jest wszystko, jeśli chodzi o te zmiany. Nic więcej, mam nadzieję, że się nie pojawi. Myślę, że już wszystko mamy zabezpieczone, że plan będzie bezpieczny, nie będziemy mieli przekroczeń, w związku z czym nie będziemy musieli się spotykać jeszcze raz w sposób nadzwyczajny. Dziękuję. Także. Miejmy nadzieję, że te cyferki dla Pani Skarbnik będą pasowały i również dla RIO organu kontrolującego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2021 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik i omówiany przez nas na komisjach, zechce zagłosować. Dziękuję. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zmiany zostały zatwierdzone, pani skarbnik. Dziękuję i pani skarbnik się cieszy, że będzie mogła święta spędzić spokojnie, bo bilansuje się wszystko. Szanowna Rado, przechodzimy do kolejnego naszego punktu. Punkt mówi o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy miejskiej. Temat ten również był przedstawiany na naszych komisjach. Mamy system gospodarowania odpadami. No i niestety wyszło w ten sposób, że na system się nie zamknął. Między innymi również na to wpływ miało duże rachunki, które za śmieci, za nieczystości przyszły po 50 tysięcy z cmentarzy i to spowodowało to, że kwota na dzień 30 listopada wynosi 180 tysięcy. I zgodnie z nowelizacją uchwały z dnia 13 września o utrzymaniu czystości porządku w gminach miejskich, Rada Gminy postanawia w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki pozyskane przez gminę miejską w Górowie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania. Tak jak wspomniałem, chodzi tutaj o kwotę 180 173 zł i 77 groszy. Mając na powyższe, jest zasadne umożliwienie gminie miejskiej pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych niepochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Temat ten był omawiany również i powrócił teraz również. Jesteśmy zmuszeni pokryć część, nie część, tylko wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadami. Przychodzą rachunki firm wywożących i musimy to wszystko pokryć. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania uchwały. Uchwała jest bardzo krótka. Pozwolę sobie ją odczytać. Panie Przewodniczący, Maciej Horak, jeżeli mam. Bardzo proszę, Pan Maciej Horak. Ja tylko prosiłbym Pana Przewodniczącego, tutaj bądź Panią Katarzynę, o przedstawienie ewentualnie, ile fizycznie ta dopłata ma wynosić, żeby mieszkańcy również tutaj mieli świadomość tego,
że podwyżki, które są przez nas uchwalane, nie są związane, że tak powiem, tylko z naszą wolą, jednakże też z tym, że te ceny idą do góry i ile później fizycznie miasto kosztuje ewentualnie dopłaty, które i tak musimy wykonać pomimo tych podwyżek, które uchwalamy. Pytanie dobre. Czy pani Katarzyna Łuczkowska jest z nami na łączach? Nie bardzo widzę, ale ten temat był omawiany również. Pan Maciej poruszył dobry temat. Tak jak widać, pieniądze, które w tej chwili płacimy za wywóz nieczystości, są niewystarczające. Wiemy dobrze, że wszystko rośnie, szczególnie paliwa. Mamy teraz tego przykłady, no teraz troszeczkę spadło, ale generalnie cena jest wysoka. Wpływa to na wywóz nieczystości. I tak jak w tej chwili mamy tutaj tą kwotę 180 tysięcy, która zwiększa te wydatki. Mówiliśmy, że przyszłoroczna podwyżka ewentualna powinna być w granicach około 3 zł na mieszkanie. Takie są przymiarki, jeżeli mówimy o przyszłym roku, bo ten system musi się bilansować. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w tym temacie? Więc pozwolę sobie jeszcze raz odczytać. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Łowieckie z dnia 22 grudnia w sprawie postanowienia pokrycia części kosztów z gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Miejskiej Górowo i Łowieckie. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miasta uchwala, co następuje. Postanawia się pokryć w 2021 roku część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie miejskiej Górowo i Łowieckie z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Łowieckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj widzę, łączy się z nami pan burmistrz. Panie burmistrzu, ale tak, chciałby pan w tym temacie? Padło pytanie, jeśli chodzi o dokładne rozliczenia. Pan Maciek Korak pytał i takie rozliczenie przygotowała pani Katarzyna już po komisjach, żeby mieć pełną wiedzę. Tylko chwila potrwa, jeżeli Wysoka Rada nie ma nic przeciwko. Bo teraz nie wiem, czy głosujemy, czy rozmawiamy. Ja proponuję przegłosować, bo to nie będzie wpływu miało na głosowanie. To nie będzie miało wpływu, bo to jest tylko informacyjnie, jak będzie to wyglądało w przyszłym roku, więc Wysoka Rado... Chciałem tylko, żeby mieszkańcy mieli taką informację, jeżeli chodzi o sesję, jeżeli ktokolwiek ogląda, żeby miał tego świadomość, więc... To jeżeli pan przewodniczący przeprowadzi głosowanie, a ja potem... Dla porządku przeprowadzę głosowanie, a później wrócimy do tematu, bo jest to bardzo ważne, bo mówimy o naszych pieniądzach w przyszłym roku, jak to będzie wyglądało. Kto z pań i panów jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Mówimy o pokryciu kosztów, które brakuje na rachunkach za wywożenie nieczystości. Dziękuję. Tak jak widać, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. W ten sposób nie mamy żadnego minusa na rok przyszły. Zaczynamy od zera, a w tej chwili wracamy do tematu i bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie, jak to będzie ewentualnie wyglądało w przyszłym roku w nawiązaniu do pytania pana radnego Choraka. Mam się parę zmiennych, tak? Parę zmiennych się zmieniło od czasu, kiedy rozmawialiśmy. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na nowy rok, więc jakby znamy nowe stawki wywozu odpadów, a drugim kosztem to są koszty na bramie. I tu pani Katarzyna przeanalizowała to wszystko jeszcze raz, bo pierwotnie zakładaliśmy, że wystarczyłaby podwyżka o 3 zł od mieszkańca, jeśli chodzi o śmieci, żeby pokryć koszty. Natomiast tak jak teraz głosowaliście, o ile pamiętam, 170 tysięcy, tak? 180, tak, taka szacowany brak na przyszły rok to jest blisko 250 tysięcy. Ja przedstawię te dane, które mam od pani Katarzyny i tak jak wstępną wartość myśmy liczyli w oparciu o przekazywania, o ilość przekazywanych odpadów w roku 2022 szacowaną na 20 ton rocznie, koszt odbioru, transportu i zagospodarowania. To jest jedno. Zakładaliśmy wzrost kosztów odbioru ton odpadów o 64 zł w stosunku do roku 2021, czyli ten wzrost jest około, sam wywóz wzrośnie koszt około 58 tysięcy i koszty utworzenia PSZOP-u, który no, musimy obsługiwać, bo takie obowiązki nakłada na nas ustawa i wreszcie wzrost ceny za taki drobiazg, ale te worki, które daje mieszkańcom też kosztują.
i każdy z tych worków podrożał, tak, zakładaliśmy, że podrożeje o 20 groszy za sztukę, co daje w skali roku, no, niby niewielką kwotę, ale to się jakby składa wszystko, to jest 5500. I teraz po podliczeniu całkowitych kosztów, które mamy już z tego nowego przetargu i z nowych cen różnych surowców, to wzrosną nam koszty o co najmniej 98 500 zł. I o ile koszty na rok 2021 na dzień 30 listopada wynosiły 1 045 475 zł, i jeżeli doliczymy oczywiście kwotę z faktury za grudzień w kwocie około 90 tysięcy, bo tak to szacujemy, że tyle będzie, bo zwykle tyle jest, no to w sumie koszt za rok 2021, czyli ten, który zamykamy, wyniesie 1 135 475 zł i 3 grosze. Natomiast szacowane koszty na rok 2022, mówimy o kosztach tych wszystkich, tak, które mam po kolei, odbiór i transport, zagospodarowanie, obsługa administracyjna, bo jakby część etatu pracownika wliczamy też w koszty, no bo to też jakby za darmo się nie odbywa, i zakup worków, no to mniej więcej szacujemy koszt na 1 221 528 zł 20 groszy. I teraz jeżeli założymy, że mniej więcej spadnie nam liczba mieszkańców o 150 rocznie, bo tak średnio to wynika z kalkulacji, którą pani Katarzyna przedstawiła, jeśli chodzi o odbiór odpadów, to przy stawkach, które obowiązują obecnie, czyli 32 zł, jak ktoś, 32 zł, 30 i 27, to wpływy do budżetu wyniosą, szacowane wpływy do budżetu, tak, wyniosą 979 176 zł. I to powoduje, że należy obliczyć, że zabraknie nam, czy uchwała, którą podejmowalibyście jako Wysoka Rada w przyszłym roku, w grudniu, tak jak teraz, żeby wyczyścić, tak, i można było pokryć legalnie te brakujące środki, będzie dotyczyła prawie 250, a dokładnie 242 352 złote 20 groszy. Czyli ćwierć miliona trzeba będzie do wywozu śmieci, zagospodarowania, etc. dopłacić z naszego budżetu, tak? I z kalkulacji pani Katarzyny wynika, że żeby wyszło na zero, to trzeba byłoby podnieść stawkę z wywozu śmieci na 7 zł. Czyli jakby ta cena, która pokrywałaby w 100% koszty wywozu, ja oczywiście nie uwzględniam tej niewielkiej liczby osób, która nie płaci, tak? Bo my windykację dosyć stanowczo wprowadzimy, ale nie mamy możliwości nie odbierania śmieci od ludzi, którzy nie płacą. Bo te śmieci i tak gdzieś się wylądują, tak? Ale nie. No to mówimy o kwocie 38 zł od osoby. Teraz do tego jeszcze mamy ilość odpadów odebranych z cmentarzy. To jest około 50 ton aż, słuchajcie. Co daje 40 tysięcy rocznie kosztów. No i jakby to wszystko trzeba uwzględnić, myśląc o przyszłym roku, tak? Bo jeżeli nie pomyślimy o zmianie ceny wywozu śmieci, a byśmy rozmawiali, tak? I tak jest zmniejszona liczba, częstotliwość wywozu, żeby było taniej, ale też nie można osiągnąć masy krytycznej, bo w jakimś momencie zaczną się śmieci wysypywać, nie? Bo ten system działa. No ale niestety, jak w dużej części kraju są dosyć drogi, i albo dopłacimy, albo podniesiemy cenę. To jest jakby to pytanie, które pan Łukasz zadał bardzo trafnie, tak? Czy w przyszłym roku będziemy mogli robić małe inwestycje, no to też jakby w jakimś sensie się... Odpowiedź na to pytanie zawiera się w tym, czy dopłacimy mieszkańcom do kosztów wywozu śmieci, czy podniesiemy cenę śmieci, bo ćwierć miliona to jest na pewno kwota, która pozwoli na wymianę lamp, na zwycięstwa i na Armii Krajowej i pewnie jeszcze coś tam, nie? I utwardzenie terenu, panie Kamilu, bo akurat pana widzę na wizji na ulicy Kościuszki. Jakby to trzeba brać pod uwagę. Nie? Ja nie mówię, że jak dopłacimy, to nic nie zrobimy. Ale warto mieć to jakby w pamięci, że dzisiaj dopłacamy 170 tysięcy, które mogły zostać w budżecie i mogliśmy przeznaczyć na coś innego. No mówię, to sami wiecie, to są trudne sprawy, tak? Mówiąc kolokwialnie, no prawdę mówiąc. Bo nikt nie lubi podnosić cen, ale z drugiej strony każdy chce mieć chodnik, czy tam lampy wymienione.
Dziękuję bardzo. Myślę, że przed tym problemem na pewno staniemy tutaj na początku wiosny jako Wysoka Rado w kwestii podnoszenia stawek za wywóz nieczystości. Tak jak widzimy, no nie jest łatwo. Koszty rosną i do budżetu wzrostu energii elektrycznej, gazu dojdzie również, tak jak w innych miastach również, wzrost za wywóz nieczystości. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tym temacie, akurat śmieciowym, mamy jeszcze sprawy różne oczywiście, ale to, żeby tutaj już do tego tematu nie wracać. Ja jeśli mogę, Panie Przewodniczący, czy ja dobrze zrozumiałam, czyli... Proszę bardzo, Pani Ewa Antochów. Prognozowana podwyżka śmieci, jeśli by, no po prostu nie musielibyśmy wtedy dopłacać, to jest 7 zł do osoby? Do obecnej stawki, tak? Ja pytam, bo tak coś mi się tam... Jest koło mnie pani Katarzyna, to może ja nie będę ściemniał. Pani Kasia wam jakby powie precyzyjnie, tak, bo ona te dane opracowała. Pani Kasia. Bardzo proszę, pani inspektor Katarzyna Łuczkowska, zajmująca się tym tematem. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Tak, ta stawka 7 zł to jest taka wstępna stawka, którą zaliczyliśmy, że trzeba będzie dołożyć do tej podstawowej. No bo tak, idąc już za ciosem, tak co roku te śmieci podwyższamy i naprawdę to już jest takie męczące i ja rozumiem, że wszystko drożeje, tak, że tych śmieci produkujemy dużo, ale no znowu, no dużo te 7 zł. Myśmy myśleli o 3, a tu wyszło nam razy 2 i jeszcze z haczykiem. Bo na ostatnich komisjach padła kwota 3 zł, dlatego ja powtórzyłem i tutaj 3 zł było taką akceptowalną kwotą. Teraz jest trochę inaczej. Tak, bo te 3 zł to było tak wstępnie liczone na podstawie jeszcze tych danych, które mieliśmy. A teraz już po przetargu wiemy, że stawki wzrosły, no więc tak jak wszystko. Tak, rzeczywiście przetarg tutaj się odbył. Tutaj również przypomnę wszystkim, że od 1 stycznia rośnie najniższa płaca, więc tutaj to również te koszty osobowe prowadzenia działalności również, no niestety pracodawca przerzuca gdzieś tutaj w te śmieci, tak? To znaczy, bo na komisji tam żeśmy trochę rozmawiali, nie wiem, pani Kasia chyba też była z nami, łączyła się, żeby zorganizować jakieś spotkanie z przedstawicielem tej spółki, która te śmieci od nas odbiera. I jakoś to spotkanie nie doszło do skutku, przetarg się odbył. No i tak naprawdę poza nami znowu, tak? Dziękuję. Nie. Panie Ewo, to trochę nie tak. Bo to nie poza wami. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak można było zorganizować spotkanie z przedstawicielem spółki przed przetargiem. To i mnie, i was by CBA zamknęło. To znaczy, no, panie burmistrzu, ja przepraszam, ja nie mówię o tym, mielibyśmy wiedzieć o kwotach przetargu, ale ja myślałam o tym spotkaniu stricte takim roboczym, tak, gdzie mieliśmy porozmawiać, gdzie tam miały być podnoszone kwestie typu, co zrobić, żeby te śmieci były lepiej selektywnie segregowane. No o tym mówiliśmy, tak? Nie doszło do tego. Takie spotkanie jakby ma sens teraz, kiedy będziemy mieli nowy rok, bo to jakby na nowy rok to rzutuje, tak? To takie spotkanie na pewno pani Katarzyna przygotuje. Zresztą tą edukację mieszkańców prowadzimy na bieżąco. Tylko tu paradoksem, o którym wam mówiłem, jest to, że wcale nie jest tak, że jak im lepiej się segregujemy, tym jest taniej, nie pani Katarzyna? Bo my płacimy za te wszystkie frakcje, słuchajcie. Ja się obawiam i powiem coś bardzo niepopularnego, jeśli chodzi o ekologów oczywiście, że z punktu widzenia jakby transportu tych śmieci, to taniej byłoby je wszystko jedną ciężarówką wieźć do Olsztyna, bo to byłaby jedna ciężarówka. A tak jakby osobnym transportem jadą różne frakcje. I to powoduje, że jest podrożony. To jakby kłopot jest to, że do dzisiaj jeszcze nie mamy ustawy sejmowej, która przerzuca na producentów opakowań, bo o tym mówimy, kosztów ich utylizacji. Czyli każdy, kto kupuje mleko, tak, producent sobie za groszowe sprawy robi plastikowy pojemnik albo kartonik na mleko, a to my tutaj na miejscu musimy zapłacić za to, żeby go zutylizować. Ten koszt powinien być wliczony w koszt produktu, czyli krótko mówiąc, bo to i tak ludzie zapłacą, tak? Także to w ten sposób.
Tylko na to, to my wpływu nie mamy, czy oni tam... No, ale to jest jakby najistotniejsze, tak? bo wtedy te koszty by zeszły. Ja przypomnę, że bodajże w zeszłym roku myśmy przepracowywali z Wysoką Radą rozwiązanie odnośnie oszczędności i wtedy też rozmawialiśmy z firmą, która nas obsługiwała i te różne rozwiązania były przedstawiane wam. Tak, panie prezesie, w zeszłym roku. Te różne rozwiązania, które wypracowaliśmy, były przedstawiane i myśmy je wszystkie przedyskutowali z wami, na komisjach na pewno. I potem on znalazł odzwierciedlenie w zapisach tego zamówienia, które robiliśmy. Tak? Bo poczynając od częstotliwości, o której przecież rozmawialiśmy, informacje, oklejanie tych śmietników, które były. Także słuchajcie, wydaje mi się, że to jakby tych działań było bardzo dużo. Ale ja też absolutnie rozumiem, że za każdym razem trzeba je powtarzać, nie? Dużym wzrostem kosztów to jest częstotliwość wywozu. Nie? A to też ustaliliśmy, na ile możemy zejść z tej częstotliwości, a na ile nie możemy. I teraz i chyba pamiętam, że pani Ewa też wskazywała, że nie możemy w wielu miejscach rzadziej wywozić, bo te śmieci się wysypią. Także oczywiście. Wydaje mi się, że myśmy to przepracowywali bardzo, bardzo intensywnie w zeszłym roku, te wszystkie rozwiązania. A wiecie, na koszt paliwa, na wzrost kosztów pracy, prądu i innych rzeczy, ani wy, ani ja wpływu nie mamy. Znaczy faktury i tak trzeba będzie zapłacić, tak? Tylko pytanie jest, czy dopłacimy z tego naszego budżetu, czy będziemy to jakby urealniać na poziomie kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Chociaż to też jest jakaś abstrakcja, tak? Bo my nie dzielimy cudzych pieniędzy, my dzielimy pieniądze naszych mieszkańców, które w ramach podatków ściągamy. Tak, panie burmistrzu, ja to wszystko rozumiem i naprawdę wiele po prostu robimy. Ja wiem, że my robimy wiele. Staramy się, no tak jak pan mówi, minimalizować tą częstotliwość, którą nie zawsze się da, tak? Bo u nas i tak, myślę sobie, w boksach, ja mówię o zbiorowych, o śmietnikach zbiorczych, gdzie jest dużo rodzin w jednym boksie na przykład. No te śmieci są wywożone, no plastik raz w tygodniu, szkło, nie wiem, chyba raz na dwa tygodnie. Podobnie z papierem, bądź jak patrzą panowie, że jest dużo, no to zabiorą, tak? No te zmieszane były, nie wiem, jak tam teraz pani Kasia uzgodniła, bo dotychczas były 3 razy w tygodniu zabierane, tak? Jak dobrze pamiętam. Ja oddam kamerę pani Katarzynie. Mhm. Tak, dotychczas były 3 razy w tygodniu, a teraz od nowego roku będą 2 razy w tygodniu. 2 razy w tygodniu. Na domkach jednorodzinnych były zabierane raz w tygodniu, a teraz będą raz na 2 tygodnie. No i właśnie tak, i tak minimalizujemy wywożenie. Panie przewodniczący, ja apeluję, żeby przerwać tą dyskusję, bo to nie jest chyba ten punkt. Właśnie też. Chcieliśmy skończyć. Dobra, ja już kończę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ten temat akurat się tak rozwinął na marginesie. Na pewno, Wysoka Rado, staniemy za jakiś czas przed bardzo poważnym problemem ewentualnej podwyżki za wywóz nieczystości. Będziemy rozmawiali w komisjach. No i co nam tutaj wyjdzie, co spotkanie tutaj ewentualnie z przedstawicielami wywożącymi zaważy, to przedstawimy. To tylko było takie sygnalizacyjne. Dziękuję bardzo. W tym momencie podjęliśmy decyzję o pokryciu tej części, która jest niewystarczająca i na ten temat chyba już nie będziemy w tym bloku więcej rozmawiali. Przechodzimy do naszego dalszego scenariusza dzisiejszej sesji. Mamy tutaj ten punkt mówiący o ramowym planie pracy Rady Miasta. Jest to sprawa cykliczna. Pod koniec roku opracowuje się plan pracy Rady Miasta Górowo i Ławeckie na rok następny. Temat ten był przedyskutowany na naszych komisjach. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, jest to przedyskutowane. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania uchwały Rady Miasta z dnia 22 grudnia w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022 w wersji przedstawionej, którą państwo otrzymaliście na swoje maile. Bardzo proszę o podjęcie decyzji.
Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Również pod koniec roku uchwalany jest plan pracy komisji stałych. Tak jak przypomnę, mamy Komisję Planu Budżetu, Handlu i Usług, mamy Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu i Opieki Społecznej, mamy Komisję Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa, mamy Komisję Rewizyjną, mamy również Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i te komisje tutaj w tej chwili mają opracowany plan pracy na rok 2022 i proszę o zagłosowanie. Temat ten był omawiany również na naszych komisjach. Czekamy na głos pana radnego Gajdamowicza. Dziękuję bardzo. Tak jak widać, komisja podjęła jednogłośnie decyzję. Także wiemy, jak będą pracowały komisje stałe Rady Miasta, jak będą pracowały również inne instytucje, a w szczególności Rada Miasta Górowa i Ławeckie. Dziękuję bardzo. Kolejną uchwałą przewidzianą na dzisiejsze sesję jest uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie miejskiej Górowo i Ławeckie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazywania organu i osób do tego uprawnionych. Temat taki długi. Rozmawialiśmy również na ten temat na naszych komisjach. Gdyby pani skarbnik będąca na łączach zechciała tutaj kilka słów na temat tej uchwały dla przypomnienia. Proszę państwa, to jest uchwała, której po prostu termin wygasł i musimy to podjąć na nowo. To jest takie narzędzie, które będzie pozwalało nam na umożliwia nam umarzanie i odraczanie oraz rozkładanie na raty spłaty należności. To jest takie narzędzie dla nas, którym będziemy mogli się posługiwać. Mm-hmm. I właściwie to tyle. To już państwo procedowali, po prostu tak. Terminy się tam pozmieniały i podstawy tak, prawne. Tak, te tematy były omawiane tutaj na naszych komisjach jakiś czas temu. Czy ktoś z państwa chciałby w tej sprawie zabrać jeszcze głos? Jeżeli nie ma, przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie miejskiej Górowo i Ławeckie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazywania organu i osób do tego uprawnionych. Kto jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, i tak doszliśmy do już ostatniej naszej dzisiejszej uchwały. Jest to uchwała mówiąca o przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022. Temat ten był omawiany na naszych komisjach, w szczególności tutaj był omawiany w Komisji Oświaty przez panią Wierzbowską prowadzoną. Odpowiada za to wszystko pan Roman Petrecki. Czy pani Alina Wierzbowska jest na łączach? Tak, jestem. Pani Alino, kilka słów, bo to jest wasza komisja wiodąca. Proszę powiedzieć nam. To znaczy
pan Roman Petrecki przedstawił nam plan miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022. Nie zmienił się on, jeśli chodzi o ubiegły, o bieżący rok. Wszystko zostało praktycznie na tym samym poziomie. Nie ma jakichś nowych projektów czy pomysłów. Po prostu będzie kontynuowany na podstawie bieżącego roku program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja jednogłośnie przyjęła miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania i podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022 oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022 w wersji przedstawionej na komisjach i również w wersji przedstawionej tutaj przez, które państwo otrzymaliście na skrzynki. Kto jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Czekamy na głos pana radnego Komorowskiego. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło, tak jak widać, 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Wysokiej Radzie. W ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie punkty mówiące o podejmowaniu uchwał. Mamy przed sobą sprawy różne i bardzo proszę o... Proszę bardzo, pani Grażyna Sawicz. Ja do pana Edwarda, jeżeli mogę. Jest pan Edward. Pan Edward, dyrektor naszego ratusza. Bardzo proszę. Już, pani Kasia, ja potem odzwonię, dobra? O, widać, pan Edward jest w akcji, na dwie ręce tutaj głosuje, tak? Bardzo proszę. Dzień dobry, panie Edward. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za piękny prezent gwiazdkowy w postaci rozbiórki kotłowni. Ucieszył nas pan bardzo wszystkich mieszkańców. Jasność zawitała, słońce zawitała do dolnych mieszkań na bloku. Prawdzie, że tam jedna ściana została, ale szybko to idzie jakoś. Także bardzo dziękujemy, jest to miła niespodzianka na zakończenie roku. Jeszcze raz bardzo, bardzo. Proszę bardzo. Drugie pytanie, a może się pan odniesie jakoś do tego? No znaczy tak, to było w ramach inwestycji, że tak powiem. Już tam skarbniczka kiedyś przedstawiała troszeczkę. Zrobiliśmy przetarg, wygrała firma nasza z Górowa, Kostek, czyli Ryszard Januszko. Tyle. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. No, proszę bardzo. Jeszcze jedno pytanie do pani Kasi. Wprawdzie już się przetarg odbył, ale no mam pytanie w imieniu mieszkańców właśnie tutaj bloku numer 12. Ze względu na to, że mamy ograniczone możliwości przy śmietniku, a nie będziemy rozbudowywać, bo nie mamy na razie takich funduszy. Chciałam właśnie prosić w imieniu mieszkańców. Istnieje możliwość, ja wiem, że już ta umowa została zawarta, ale na korektę taką w postaci zwiększenia częstotliwości wywozu papieru i plastiku, bo u nas są tylko 4 kubły, a po jednym na każdy rodzaj śmieci. I po prostu ten papier i ten plastik zawsze zalega albo często się wysypuje. Natomiast rzadziej byśmy chcieli, żeby były odpady mieszane wywożone, bo ich po prostu jest znacznie mniej. Istnieje taka możliwość korekty umowy, czy to już jest takie stałe? Dziękuję bardzo.
Halo, halo. Pytanie chyba nie dotarło do pana Edwarda. Pani... Pytanie będzie bardziej do pani Katarzyny. Ja przekażę je i udzielimy pani Katarzynie odpowiedzi. Czy taka możliwość jest, tak? Bardzo proszę i dziękuję. Jasne. Dziękuję bardzo. Ja jeśli mogę do pana Edwarda, jak jeszcze gdzieś tam jest. Proszę bardzo, pani Ewantochów. Tak myślę, że chyba do pana Edwarda to pytanie jest. Proszę mówić, pan już... Tak, proszę mówić, panie Ewo. Panie Edwardzie, tutaj naprzeciwko prawie, że Banku Spółdzielczego jest ten spowalniacz. Tam znowu wypadł jeden kawałek z tego spowalniacza, kolejny się rusza. Ja nie wiem, kto to się tym zajmuje naprawami, czy to miasto, czy gdzieś... Miasto, dobrze, okej. Okay. Tak, bo tam znowu jednego kawałka nie ma i kolejny się już rusza, więc pewnie wypadnie niebawem. Okay. Proszę o poprawienie tego, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, ja też tutaj chcę kilka informacji chcę przekazać. Chcę powiedzieć, że spontaniczna zbiórka tutaj wśród radnych nastąpiła na wpłaty na pogorzelców w Gałajnach. Chcę powiedzieć, że od radnych została zebrana kwota 1900 zł. Wpłata ta została już tutaj wpłacona przeze mnie na konto, które jest umieszczone na stronie zrzuta i tam widać kwotę i naszą adnotację, że jest to od radnych Rady Miejskiej Góry Wojławeckie, 1900 zł. Chcę powiedzieć, że tutaj pani Ewantochów też znaczącą kwotę wpłaciła, 500 zł na ten cel. Szlachetnie i wielkie dzięki. Chcę również powiedzieć, że do odbioru w ratuszu są piękne kartki, tutaj pokażę, od klubu naszego i zawodników Górskiego Klubu Sportowego Kresowia. Są piękne życzenia, także kartki są do odebrania w ratuszu. Bardzo proszę. Tutaj również chcę powiedzieć, że w naszej prasie lokalnej, to co mówił pan burmistrz, są tutaj informacje na temat szczepień. I chcę również powiedzieć, że na 10 miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim, na 10 miejscowości nasze miasto jest na miejscu siódmym z wyszczepialnością 56-60. To jest czas na listopad, także jesteśmy wysoko. Na siódmym miejscu w województwie, na pierwszym miejscu jest miasto Olsztyn. Tutaj również to, co powiedział pan burmistrz odnośnie środków finansowych, również tutaj procentowy wynik szczepień od sierpnia do października i tutaj również w prasie jest napisane, że otrzymaliśmy 500 tysięcy nagrody z tego powodu. Na pierwszym miejscu w naszym powiecie miasto Sępopol, gmina miejsko-wiejska otrzymała 1 000 000 zł, my 250. I gmina Bartoszyce otrzymała 250 tysięcy złotych. To tak na marginesie. Panie przewodniczący, mogę? Bardzo proszę, pan Maciej Chorak. Ja tutaj tak na zaś troszeczkę wybiegnę, ale zwracam się może z prośbą do pana burmistrza, do pana Edwarda, bo z tego co mi wiadomo, w ramach inwestycji tutaj na ulicy Słowackiego, ta droga co ma być przebudowana, ma być rozebrany chodnik. Długość tego chodnika, dlatego też wiąże się z skierowaniem przeze mnie tego wniosku. To czytywał pan burmistrz o utwardzenie delikatnego małego parkingu właśnie tam na ulicy Mickiewicza. Z uwagi na to, że tutaj mówię na terenie całego osiedla jest strefa zamieszkania. Jest to, że tak powiem, strefa, w której no, tylko w wyszczególnionych i wyznaczonych miejscach można parkować, więc prośba taka, jeżeli ten chodnik by został rozebrany, czy on by mógł, ta kostka, zostać u mnie na osiedlu i został utwardzony kawałek tego miejsca na parkowanie właśnie dla mieszkańców. Dlatego skierowałem się też z wnioskiem o to do budżetu, tak? Nie wiem, czy pytanie dotarło do pana inspektora Drmucha. Dotarło. Jestem, słyszałem oczywiście. O które miejsce chodzi może? Panie Edwardzie, ja wskazałem tam posesję. To jest Mickiewicza, to jest bezpośrednio przy drodze. Tam kiedyś rozmawialiśmy. Tam jest na łuku drogi, gdzie kiedyś był sklep spożywczy. Tam po drugiej stronie jest właśnie takie nieutwardzone miejsce, że tak powiem.
zabłocone, jeżeli, że tak powiem, są pady bądź czy śnieg, no tam nie ma fizycznej możliwości zaparkowania dla mieszkańców. Jeżeli ten kawałek byłby zagospodarowany, to nie jest dużo ilość metrażowa i zapewne kostka z tego chodnika, który zostanie rozebrany, na pewno starczy i jeszcze by zostało. Nie wiem, czy pan mówi o budynku 32, bo jeżeli tak, 32 to nie jest nasz teren, jest to teren nadleśnictwa. O tym już rozmawialiśmy. No z tego co pamiętam, to był nasz teren, ale no dobra, no bynajmniej jeżeli by można było wziąć to pod uwagę jeszcze, ja dokładnie to sprecyzuję i ja zadzwonię, ewentualnie spotkamy się, to porozmawiamy na ten temat. Zapraszam do siebie i popatrzymy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze w sprawach różnych? Tak, panie przewodniczący, radny Szwajer. Ja bardzo proszę. Trzy pytania. Pierwsze pytanie do pana burmistrza, tak myślę bynajmniej. Panie burmistrzu, dokładnie w 2017 roku, była to Wigilia, pamiętam, było takie z pompą przekazanie nam karetki pogotowia, nowego Volkswagena. I tutaj mam trochę wiadomości od ratowników medycznych, którzy tutaj czasami do mnie przyjeżdżają coś naprawić i tak dalej. Co się stało z tą nową karetką? To jest pierwsze pytanie. Dlaczego ona nie jeździ w Górowie? Drugie pytanie mam. Oznakowanie tutaj od szpitala jadąc w kierunku Bartoszy z Wisbarga. Tam pierwszy znak stoi przed sklepem pana Janusza K. Stop. Mijając sklep stoi inny znak, droga z pierwszym przejazdu i tak dalej. Może pan dzisiaj sobie przejechać zobaczyć, który znak, do którego znaku należałoby się odnieść. I następne pytanie moje, kiedy będzie porządek na skrzyżowaniu tutaj bankomat, sklep Lewiatana pani Danuty M. Tam się nie da przejechać, nawet dzisiaj rano. Prosiłbym o porozmawianie, nie wiem, już tam na pewno na porządku dużo zrobione jest na temat parkowania tu przy sklepach, ale to skrzyżowanie ciągle jest po prostu zablokowane przez parkowanie dosłownie na samym skrzyżowaniu przy chodniku. Jest jak problem, mogę, ktoś jedzie jak do mogę, miasta, jak mogę od razu się odnieść. Proszę bardzo, ja pan nie burmistrz wiem, jakimi, ja nie wiem z jakimi ratownikami medycznymi pan radny rozmawia, ponieważ jak rozmawia pan z ratownikami medycznymi, to z pewnością ja to oni, ziemno, panie burmistrzu. Ale ja wiem, ale z pewnością oni dokładnie znają strukturę organizacyjną szpitala i swoich bezpośrednich przełożonych, prawda? I tak. Świetnie wiedzą, że karetki i sprzęt należący do szpitala dysponuje właściwy pracownik, zastępca dyrektora zapewne, szpitala powiatowego. Więc jakby ta uwaga i to pytanie, które skierowali do pana radnego, jest co najmniej dziwne. Ja się podzielę tą refleksją z panem dyrektorem Wójcikiem i poproszę go, żeby z tymi ratownikami porozmawiał, bo karetka jest własnością szpitala. Jak wygląda dysponowanie karetek w dobie COVID-a? Ja nie wiem, ale myślę sobie, że na pewno jest inne niż dotychczas, tak? Dlatego, że część karetek pewnie jeździ w reżimie COVID-owym, część karetek jeździ tak. Więc jakby pan radny podał mi nazwisko tego ratownika medycznego, to ja przekażę panu dyrektorowi, żeby porozmawiał ze swoim pracownikiem. Także w skrócie, tak? Chyba nie o to chodziło, panie burmistrzu. Jak będę widział z panem dyrektorem się, to absolutnie przekażę mu tą uwagę, ale tak jak ja rozumiem złośliwą intencję pana radnego ewidentnie, tak? Nie. Moi drodzy, myśmy nie dostali nigdy tej karetki. Ta karetka była przekazana przez starostwo powiatowe szpitalowi i ona miała jeździć w Górowie i jeździła. Natomiast w tej chwili mamy COVID i jakby organizacją zajmuje się szpital powiatowy, z którym ja przypominam, mamy bardzo dobre relacje, dlatego że dzięki dobrej współpracy z tym szpitalem udało nam się zorganizować coś, czego już nie było w mieście, czyli gabinet ginekologiczny, który jest wyposażony i przyjeżdża lekarz i wziął na siebie to szpital. Tak, my nie ponosimy z tego powodu kosztów. Myśmy partycypowali wtedy, pamiętacie, na pół z gminą w remoncie tego. Także ja, no tak, tak woli porządkowania, tak? Bo to mniej więcej tak, jakby burmistrza się pytali funkcjonariuszy służby więziennej, co się dzieje z furgonetką więzienną. No sorry, no jest dyrektor, nie pytają, tak? Ale ja, tak, panie radny, przyjąłem do wiadomości, jak będę się widział z dyrektorem, to go zapytam. A panie burmistrzu, jeśli chodzi o ratownik, to może bez nazwisk. No ale to wiecie, dobrze wiedzieć, który ratownik nie bardzo wie, u kogo on jeździ. Wiecie.
Panie burmistrzu, ja jeśli mogę się odnieść, bo później zakończymy ten temat do tej karetki. Ja już ja też rozmawiałam kiedyś na temat tej karetki, to chyba w ubiegłym roku było jeszcze, jak był środek pandemii. To nie jest tak, że ta karetka u nas nie jeździ. Ta karetka też u nas jeździ, one jeżdżą na zmianę i to jest tak, jak pan mówi. Tak mi wytłumaczyli przynajmniej ratownicy, bo ja z nimi rozmawiałam, że taka karetka, jaka akurat jest, no to taka jest kierowana na Górowo, tak? Bo to no trochę się tam pozmieniało i to tak wygląda. No i bardzo dziękuję. No, bo to dokładnie. Ja bym tu nie upatrywał, że ktoś coś zabrał, to funkcjonuje i służy. Jeśli chodzi o znakowanie na tej ulicy, to szczerze mówiąc jeszcze nie rozmawiałem. Ja przypuszczam, że tam odpowiedzialny będzie troszeczkę za stan tego oznakowania firma, która dokonuje remontu, bo to jest ciągle jeszcze chyba w tym reżimie związany z remontem 512, ale tutaj ustalimy to, tak? Bo widziałem ten znak, tam uległy zatarciu linie na drodze. Jeżeli pan Edward w tej chwili ma informację, to gdybym mógł prosić o uzupełnienie mojej wypowiedzi, jeżeli nie, to ustalimy ten fakt. No tak jak zawsze, raz na jakiś czas oznakowanie robi się absurdalne i usuniemy. No. Natomiast jeśli chodzi o to skrzyżowanie, o którym pan radny mówi, no to tam jest kłopot taki, że policja jeździ, rypie mandaty, mówiąc kolokwialnie, i niewiele to daje, dlatego że większość, bo rozumiem, że chodzi o bałagan z parkowaniem. Tak? Oczywiście, chodzi tylko konkretnie o te skrzyżowanie, bo gdzie dokładnie indziej to nie przeszkadza, nikomu nie ma problemu. Ja rozumiem, można zabrać. No, mamy aktywnego mieszkańca, który robi zdjęcia i wysyła to na policję i mieszkańcy są karani mandatami. Myślę sobie, że ten problem w dużej mierze rozwiąże się po 1 stycznia, bo nie pamiętam, według nowego, ile jest zaparkowanie? Ktoś wie? Może pan Maciej, jako tak powiem, przedstawiciel służb. Bo też pewnie wzrosła. Na obecną chwilę, powiem szczerze, według nowego taryfikatora nie spojrzałem w nowy taryfikator jeszcze, ale na obecną chwilę jest 100 zł, jeżeli chodzi o niezastosowanie się do znaku zakazu zatrzymywania. Ta suma miała wzrosnąć, ale nie jestem teraz w stanie odpowiedzieć. Musiałbym zakończyć taryfikator. Ale wszystko poszło do góry na bogato i przy recydywie razy dwa, więc być może to się rozwiąże w dużej mierze samo, tak? Bo nic tak nie motywuje do trzymania porządku, jak kwestie finansowe. No bo innym rozwiązaniem jest postawienie tam czegoś, takie kule jak w Olsztynie są, które powodują, że ludzie nie mogą parkować. Tylko wiecie, no dobrze, pomyślimy, nie? Dziękuję. Dobrze, a jeśli chodzi o to, co możemy zrobić, to tym znakiem się zainteresujemy, bo być może tam jest też tak, że ktoś po prostu ściągnął taśmę maskującą z któregoś z tych znaków, tak? Ustalimy. Dziękuję. Myślę, ale... No jest tak, jak jest, na dzień dzisiejszy, ja mówię, nie? Ustawiam. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze tematy w tematach... Proszę bardzo, pan radny Komorowski Kamil. Proszę mówić. Ja do pana Edwarda mam taką prośbę, bo jak co zimę jest śnieg, tak co zimę śmieciarka ma problem z wjazdem i wyjazdem tam w Armii Krajowej 13, no to dokładnie koło mojego bloku. No ten śmietnik jest umiejscowiony trochę tak z tyłu tego bloku. No i mam prośbę, żeby wziąć i troszeczkę posypać tam piachem, żeby mogli wjeżdżać. Bo już mówili, że nie ma wjazdu, to nie będą odbierać po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze sprawy różne są? Pan Rafał Narkiewicz, proszę. Dzień dobry, witam. Mam dwa pytania. Jedno pytanie mam, czy prośbę do pana Edwarda, bo tam ja zgłaszałem problem. Ja dzwonię do magistratu i to jest robione. Tam wyjazd z osiedla Kościuszki. Tam rano mieszkańcy dzwonią, że tam się nie da wyjechać. I oczywiście po interwencji jak najbardziej szybko służba przychodzi i to sypie. Ale może zadbajmy o to, żeby te wyjazdy rano były zasypane, zanim mieszkańcy będą wyjeżdżać. Potem się denerwują, że nie mogą do pracy zdążyć. To taka moja prośba. I mam pytanie do pana burmistrza, jeśli mogę. Słucham, panie Rafale. Dobry. Panie burmistrzu, jest pytanie odnośnie do naszego stawu wędkarskiego. Są w naszym województwie koła wędkarskie zainteresowane organizacją zawodów wędkarskich na tym zbiorniku, a jako że zbiornik podległy do
zbiornik należy do miasta. Jest pytanie, czy takie zawody mogliby sobie tutaj organizować i ewentualnie jak miałoby to wyglądać? Jeszcze nie wiem, nie zwracała się do nas żadna organizacja jeszcze z takim pytaniem, ale rozumiem, że jakby za pośrednictwem pana radnego to pytanie jest, tak? Dokładnie, jako, również jako zainteresowany jestem, bo też, że tak powiem, wędkuję. Takie zawody się odbywały w poprzednich latach i Wydra robiła je. Ja w ogóle nie widzę problemu, żeby takie zawody zorganizować. Czy potrzeba kwestia, jest jakaś... kwestia kontaktu tak naprawdę z nami, w jakim zakresie możemy pomóc w organizacji takich zawodów. Nie? Super, bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo. A propos stepu ganderskiego, dobrym pomysłem było umieszczenie tej fontanny, która tutaj całe lato tą wodę puszczała, tak? I dzięki temu woda była napowietrzona. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ona w ogóle zmieniła kolor na niebieski, nie była już zielona, czyli to wydaje się, że ten pomysł z tą fontanną był naprawdę dobry. To tak na marginesie stepu ganderskiego. To jest na pewno też z pożytkiem dla ryb, które tam pewnie pływają. Rozumiem, że więcej tematów już chyba nie ma w sprawach różnych. W związku z powyższym, że jesteśmy przed szczególnym okresem świątecznym, życzę wszystkim mieszkańcom, wszystkim radnym wesołych świąt Bożego Narodzenia, radosnych i ciepłych chwil przy rodzinnym stole. Niech 2022 rok towarzyszą Państwu szczęście i pomyślność, a wiara codziennie dodaje sił i energii do realizacji i spełnienia wszystkich planów, czego sobie i Państwu życzę. W związku z powyższym, że wykorzystaliśmy wszystkie tematy na dzisiejszą sesję, zamykam 38. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.